Cześć, z tej strony Mirek, witam Was na kanale Technologiczni. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób przeskanować, a wcześniej zainstalować aplikację od McAfee'ego na Wasz serwer NASowy. W moim przypadku DS218, oczywiście od Synology. W tym celu otwieramy Centrum Pakietów i wybieramy interesujący nas program. W naszym przypadku program antywirusowy McAfee. Łączymy się z serwerem Synology, następnie pobieramy pakiet do instalacji. Instalacja i pobranie są całkowicie automatyczne. Jak pakiet zostanie zainstalowany, to pojawi się przycisk Otwórz, tak jak w tej chwili. Następnie ładujemy aplikację. Aplikacja po załadowaniu daje nam kilka możliwości. Po pierwsze przegląd, czyli co będziemy skanować, w jaki sposób. Skanowanie pełne, niestandardowe czy skanowanie systemu. Następnie kwarantanna, tam będą myślane pliki zainfekowane, logi, ustawienia, planowane skanowanie i tutaj możemy sobie uruchomić harmonogram. To jest ważne, ponieważ jak później zobaczycie w dalszej części, troszeczkę czasu takie skanowanie zajmuje. Więc lepiej ustawić sobie odpowiednie godziny. No i oczywiście aktualizacja. Im częstsza aktualizacja, tym lepiej. Jest to istotne dla waszego bezpieczeństwa. Czyli bezpieczeństwa waszego systemu. Jak widzicie, skanowanie systemu można wybrać. Następnie można kliknąć opcję Kup licencję, ponieważ ta wersja jest wersją płatną. Udostępniona tylko do testów. Ceny widzieliście. I teraz rozpoczynamy inicjowanie procesu skanowania, pełnego skanowania wszystkich plików znajdujących się na serwerze. I teraz słuchajcie, ja mam zajętość około 9% swojego serwera, to jest około 9-10 GB, tam nie jest dużo, to nie jest duża przestrzeń dyskowa i są to z reguły duże pliki, więc skanowanie odbywa się zupełnie inaczej niż skanowanie małych plików o tym samym rozmiarze. I jeszcze dodatkowo z rozszerzeniami jakichś bibliotek czy innych mniejszych plików, które mogą być podatne na zagrożenia zainfekowanie wirusem. Dlatego też skanowanie będzie przebiegało zupełnie inaczej w przypadku dużych plików, jak i małych plików. Dlatego też warto ustawić skanowanie w godzinach nocnych. Zwłaszcza jeżeli z tego NASA nie korzystamy w nocy. Pamiętajcie, że korzystanie z NASA, zapisywanie dodatkowych informacji powoduje, że parametry, zasoby naszego serwera na pewno znacząco się zmniejszają. W związku z tym skanowanie nocne jest jak najbardziej zalecane, czy bardziej skanowanie w tych godzinach, w których jest najmniejsze obciążenie. Teraz puszczę Wam pełen proces skanowania. Na razie jeszcze trwa inicjowanie. Pamiętajcie, że również zależy to od zasobów NASA, który macie. DS218 nie jest najmocniejszą maszyną, ale też posiada tylko dwa dyski. Im większy NAS, tak jak 420 czy jeszcze większe NASy, mają większą ilość dysków, ale też większą przestrzeń. No i to oczywiście większy procesor, czy bardziej, można to powiedzieć, nie tyle większy, co oczywiście inne taktowanie z procesora jest wydajniejszy. Niemniej jednak im wydajniejszy procesor, tym więcej dysków, potencjalnie więcej zagrożeń. I tutaj z tym czasem też może być różnie. Ja w tej chwili puszczę Wam całkowicie aż do samego końca, oczywiście w wersji maksymalnie przyspieszonej, jak wygląda skanowanie. Zwróćcie uwagę po prawej stronie na miernik zasobów, które ten NAS w tej chwili rejestruje. Mamy pamięć i procesor. Obserwujcie, w jaki sposób te parametry się zmieniają w zależności od poziomu przeskanowanego dysku. Z mojej strony będzie to wszystko. Zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!